1939 rokiem we wsi Markowa, wówczas jednej z największych w Polsce, żyło około 4,5 tysiąca mieszkańców, z czego społeczność żydowska liczyła około 120 osób. Wiktoria i Józef Ulmowie ukrywali w swoim domu 8 Żydów z rodzin Goldmanów, Greenfeldów oraz Dittnerów. Tragedia rodziny Ulmów jest symbolem zagrożenia, przed którym stawał każdy sprawiedliwy. Nie mam naukowych dowodów, ale wydaje mi się, że oprócz ikonicznej tragedii rodziny Ulmów, na Podkarpaciu było więcej sprawiedliwych niż w innych regionach. Uważam, że Markowa i Podkarpacie to idealne miejsca na istnienie Polskiego Muzeum Sprawiedliwych wśród narodów świata. A droga występnych zaginie. Józef Ulman urodził się w Markowej w 1900 roku. Był człowiekiem obdarzonym wieloma talentami. W 1935 roku poślubił Wiktorię Niemczak, która w kolejnych latach ich szczęśliwego małżeństwa urodziła 6 dzieci. Za takie uhonorowanie ludzi szlachetnych i odważnych, których państwo Izrael nazwało sprawiedliwymi wśród narodów świata. I mam nadzieję, że w tym miejscu, w miejscu tego muzeum, pamięć o tych ludziach pozostanie na długo. Warunki, w których ukrywali się Żydzi, były ciężkie, ale pozwalały przetrwać przez kilkanaście miesięcy. Nie to jednak było najgorsze. Chowani na strychach, w piwnicach, w stodołach, w ziemiankach, a często ukrywający się w lasach i na polach, żyli w nieustannym strachu. Widmo śmierci wisiało w powietrzu, ale mimo to wciąż znajdowali się ludzie, którzy rozumieli, że ocalić jedno życie to jak ocalić cały świat, ocalić długi łańcuch kolejnych pokoleń. Jako pierwsi zginęli członkowie rodzin Goldmanów, Greenfeldów oraz Dittnerów. Jako ostatni zginęli Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci. Muzeum, które pokazuje, choć w tragicznej postaci, ale najmocniejsze znamię Rzeczypospolitej przyjaciół, gdzie przyjaciel za przyjaciela, brat za brata, człowiek za człowieka był gotów oddać życie. To wielkie miejsce dla Rzeczypospolitej Polskiej. Bo tu, jak w soczewce, skupia się to, o czym możemy powiedzieć, że jest jednym z przyczyn, że my jako Polacy możemy się czuć godnie. Niech to muzeum, obok innych, będzie dla nas i dla wszystkich odwiedzających, mam nadzieję, z całego świata, wielkim świadectwem tragicznej, ale dobrej pamięci. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie
przeciw nam powstawali, się nad nami wezbrane wody. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Szanowni Państwo, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w towarzystwie Joasi i Marysi Niemczak, prawnuczek brata Wiktorii Niemczak-Ulma, złożyli lampiony przed tablicą upamiętniającą ofiary zagłady oraz wszystkich Polaków, którzy zginęli za pomoc udzielaną Żydom, a których nazwiska nie są znane. Thank you.